Pierwszy trening w tym trudnym czasie, gdzie nie możemy się spotkać na boisku. Teraz pokażemy Wam ćwiczenia. Trening będzie w czasie rzeczywistym, czyli będziecie po prostu za nami powtarzać. Będziecie robić to, co my. I mniej więcej pół godziny sobie zajmijcie na ten trening. Przygotujcie sobie wodę, piłkę i najlepiej kawałek ściany do odbijania, tak żeby rodzice na Was nie nakrzyczeli. Ok? Zaczynamy pierwsze ćwiczenie. Jeden z nas będzie zawsze opowiadał, drugi będzie pokazywał, a Wy będziecie tylko tą jedną osobę naśladować. Ok? Pierwsze ćwiczenie, czyli nasze słynne skakanie na piłce. Jedziemy przez 30 sekund. 3, 4, start. Skaczemy powolutku na początku. Kto już złapie dobry rytm, to wtedy troszkę przyspiesza. Tak, pamiętajcie, że najlepiej jest wykonać ćwiczenie jak najszybciej i jak najdokładniej. Jeszcze 5 sekund. Ok. Teraz zmiana. Odbijam piłkę między stopami. Następne ćwiczenie. Start. Odbijam piłkę między stopami. Odbijamy. Można patrzeć, kto już potrafi, można patrzeć do góry. Tak, żeby tak jak na boisku wszystko oglądać. Ok, teraz 4 razy skaczemy na piłce, 4 razy odbijamy. Hop, 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 hop. Jeszcze 10 sekund. Trzymamy. Wytrzymajcie. 5, 4, 3, 2, 1, 0, stop. Teraz 30 sekund przerwy, możecie się napić. Jest teraz na to czas. Tak, tak żebyście byli przygotowani na następną serię. Jeszcze 20 sekund. Zaraz trener Szymon dalej będzie Wam pokazywał ćwiczenia. Na razie jest to samo. 3 razy będziemy powtarzać to samo. Te same 3 ćwiczenia i później przejdziemy do następnych 3 czy 4 ćwiczeń. Ok, 2 sekundy. 1, 0, start, trener Szymon i skaczemy na piłce, 30 sekund, znowu trzymamy, pamiętajcie, że ćwiczycie dla siebie, każdy dla siebie ćwiczy, możecie ćwiczyć z mamą, z tatą, z bratem, z siostrą, z psem, kotem. I odbijamy między stopami. Jeszcze 5 sekund. I teraz 4 razy skaczemy. 4 razy odbijamy. Każdy z Was już to potrafi na pewno. Kto komu jeszcze może nie wychodzić, komu piłka wypadnie, szybko wraca i dalej powtarza za trenerem. Już połowa za nami tego ostatniego ćwiczenia. Przerwa, można się napić, można sobie odpocząć, także łyczek wody bierzemy. I wtedy ostatni raz będziemy wykonywać te 3 ćwiczenia, później przejdziemy do następnych. Mam nadzieję, że jeszcze nie jesteście zmęczeni. Jak trenerze? Ciężko? Jeszcze jest dobrze, jeszcze jedna seria, zobaczymy. 3, 2, 1, start, skaczemy na piłce. Pamiętajcie, że ręce przy tym ćwiczeniu też pracują, też są bardzo ważne, żeby te ręce pracowały, a nie
tylko stałe nieruchomo. Tak, dotykamy, pamiętajcie, żeby starać się dotykać obiema nogami, bo czasami niektórzy robią tak, że tylko jedną nogą dotykają. Ok, odbijamy między stopami, tutaj też możecie zwrócić uwagę na to, też troszkę ręce mogą pracować, ale też wzrok podniesiony do góry, czasami spójrzcie na to, co się dzieje dookoła, tak żebyście wiedzieli, o co chodzi. Jedziemy jeszcze 10 sekund, 4. Ok, zmiana, 4 razy skaczemy, 4 razy odbijamy. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. To będzie ostatnie ćwiczenie już z tych, ostatni raz powtarzamy to ćwiczenie. Jeszcze 10 sekund. Trzy, dwa, jeden, przerwa. Minutka przerwy. Trener już się zmęczył, ale przed nami kolejne ćwiczenia. Teraz będzie odbijanie, teraz minuta przerwy. Każdy z was znowu można się napić. Pamiętajcie, żeby pić wodę małymi łykami, nie dużymi. Tak, żebyście mogli być dalej gotowi do wykonywania zadań. Żeby żadna kolka was nie złapała, ani żeby się na szybko do toalety nie zganić. Jak ktoś chce do toalety, to nie pytajcie trenerów, możecie iść, tak? W kolejnej serii 4 ćwiczenia. 2 razy na prawą, 2 razy na lewą nogę. Pierwsze ćwiczenie prawą nogą toczymy piłkę do tyłu, odbijamy ją do przodu wewnętrzną częścią stopy, czyli trener pokaże. Hop, powoli na początku, pamiętajcie złapać rytm. Jeszcze nie startujemy. Idziemy, 3, 2, 1, start. Prawa noga, kto komu już zacznie wychodzić, pół minuty, to wtedy troszkę przyspieszamy, tak żeby ta druga noga też mogła się nawet odrywać. Jak pamiętajcie, jak najszybciej, jak najdokładniej. Już trener możesz przyspieszyć, jak dasz radę. Cały czas jak najszybciej staramy się odbijać tą piłkę. Pamiętajcie, że to ma być kopnięcie, uderzenie piłki, a nie popchanie jej. Tak, to też jest ważne w tym ćwiczeniu. Ok, zmiana, teraz lewa noga. Tak samo, powolutku zaczynajcie i odbijamy piłkę wewnętrzną częścią stopy. Bardzo dobrze, trener jest technicznie uzdolniony, więc nie ma żadnych problemów z wykonaniem tych ćwiczeń. Jeszcze 10 sekund. Następne ćwiczenie to będzie bardzo podobne. Pamiętajcie o tym, trener teraz pokaże wam wewnętrzną część stopy. Wewnętrzna część stopy to zawsze jest ta od środka. Tutaj ta od środka. Teraz następne ćwiczenie to będziemy odbijać prostym podbiciem, czyli palce skierowane są bardzo mocno do dołu, tak jakbyście chcieli podłogi dotknąć. I tak będziemy uderzać piłkę. Ok? To samo ćwiczenie, bardzo podobne, tylko uderzamy właśnie prostym podbiciem. 3, 2, 1, start. Prawa noga. Odbijamy. Prawa noga. Wewnętrzna. Proste podbicie, przepraszam. Można troszkę już poskakać. Tak, żeby, pamiętajcie, jak najszybciej, jak najdokładniej. Nawet jak próbujecie szybko, jak wam raz piłka wypadnie, czy dwa, się nic nie stanie. Zmiana nogi, teraz lewa noga, zaczynacie wolno. Przyspieszamy, palce mocno skierowane do ziemi. I cały czas uderzamy, później można już przyspieszać, tak samo jak trener przed chwilą przyspieszył. Teraz będzie znowu krótka przerwa. Ok, przerwa, pół minuty przerwy i teraz już będziemy bez przerwy pokazywać te cztery ćwiczenia, czyli prawą nogą wewnętrzna część stopy, lewą nogą wewnętrzna część stopy odbija i później prawa noga
proste podbicie i lewa noga, proste podbicie. Jeszcze 10 sekund, także sobie odpocznijcie, odstapnijcie. Na razie ćwiczenia nie są trudne, ale pamiętajcie o tym, że możecie sobie sami zwiększać trudność poprzez wykonanie szybciej każdego ćwiczenia. Im szybciej, tym tak naprawdę lepiej. 3, 2, 1, start. Pół minuty, wewnętrzna część stopy. Spróbuję też już trochę skakać. Z przodu do tyłu, troszkę przyspieszyć. Teraz, żeby pokazać tym, co będą chcieli troszkę szybciej, można poskakać. Zobaczcie, ta noga cały czas, druga, która nie kopie, jest cały czas ugięta nisko na nogach, tak żeby być gotowym do szybkiego przeskoku. Zobaczcie, trener nie stoi w miejscu, tylko cały czas gdzieś ta noga musi szybko latać. Ok, zmiana, to samo lewa noga. Lewa noga wewnętrzna, część stopy. Tak, czyli tak jak trener pokazuje, wewnętrzna część stopy środkiem. Uderzamy piłkę. Bardzo dobrze. Jeszcze 10 sekund. I później prawa noga, proste podbicie. I wtedy, ok, zmiana, prawa noga, proste podbicie. Prawa noga, jeszcze 5 sekund, 4, 3, 2, jeden i lewa noga, proste podbicie, to samo. Spokojnie, jeszcze 10 sekund, jedziemy. Lewa noga, proste podbicie. Palce bardzo mocno na dół ściągnięte. Ok, stop. Teraz przejdziemy zaraz do następnych zadań. Jeszcze znowu minuta przerwy i później przejdziemy do scyzoryków i step overów. Na razie będą one wykonywane w miejscu. Później przejdziemy do, w następnych treningach przejdziemy do scyzoryków już z piłką w ruchu. W następnych treningach też będą dużo trudniejsze. Będziemy stopniować poziom trudności, czyli będą trudniejsze zadania, ale też znajdą się te, które będziemy powtarzać z tych z tego na przykład teraz pierwszego treningu. Teraz przejdziemy do kolejnych ćwiczeń. Zaczniemy od scyzoryka 30 sekund, potem step over również 30 sekund i przerwa też 30 sekund. Tak jest. Nie dotykam piłki. Gotowi, zaczynamy. Start. Tak, zwróćcie uwagę na to, żeby nie dotykać piłki. Jak się zdarzy dotknięcie, można sobie ją poprawić, żeby stała nieruchomo, będzie łatwiej. Zaczniemy powoli, jak komuś wychodzi, można przyspieszyć tak szybko, aż ta piłka zaczyna uciekać, wtedy znaczy, że jest za szybko. I tak jeszcze chwilę, 5 sekund, 4, 3, 2, 1 i zmieniamy ćwiczenie. Teraz step over. Zwróćcie uwagę, że ruszamy obydwoma nogami, nie tylko jedną, druga też się rusza cały czas. Pięć sekund, cztery, dwa, jeden, koniec. Przerwa 30 sekund. Łyczek wody. Ciężko, ciężko. To jest, żeby się nudzi. 10 sekund i powtarzamy ćwiczenie. Zaczynamy znowu od scyzoryka. W miejscu 3, 2, 1. Tak, najpierw powoli sobie spróbować, tak. I później można coraz bardziej przyspieszać, coraz bardziej. Tak jak każdy potrafi. Pięć
5 sekund. 4. Dobrze. Następne ćwiczenie. Czyli znowu step over. Tak więc zwróćcie uwagę, że noga przechodzi przed piłką, nie nad nią, tylko przed nią. Dobrze, 5, 4, 3, 2, 1. Przerwa. Teraz przechodzimy do następnych ćwiczeń. Teraz będzie Wam potrzebny kawałek ściany. My tutaj mamy akurat troszkę większy, ale może być też łóżko, może być też szafa. Na przykład tutaj jest łóżko, też można odbić. Jak jest coś twardego, po prostu coś, co może tą piłkę Wam oddać. Tak, czyli jedziemy prawą nogą. Odbijamy piłkę wewnętrzną częścią stopy. Od ściany tylko prawa noga. Przez 30 sekund. Ten Szymon zaraz mi wystartuje. Dobrze. Gotowi. Zaczynam. Wewnętrzna część stopy. Tak więc zwróćcie uwagę na drugą nogę, że jest lekko ugięta. Cały czas jest ruch i jedna i druga noga mocno podniesiona, żeby się przesunąć. Piłka nie zawsze się odbija w tą samą stronę. 3, 2, 1. I lewa noga. Od razu zmieniamy. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Przerwa. Znowu można się napić wody. Jak piłka Wam ucieknie, jak najszybciej wracajcie. Spokojnie róbcie ćwiczenie. Dalej. Znowu pół minuty przerwy jest. Tak, żebyście mogli odsapnąć. Jak ktoś będzie bardzo zmęczony, to wtedy może sobie zapauzować. Zrobić troszkę przerwy, ale nie za długą, tak żeby się nie wybić z rytmu. I zaczynamy drugą serię. Przy tym ćwiczeniu pamiętajcie, że jeżeli chcecie zwiększyć szybkość, to po prostu musicie mocniej uderzyć. Jeżeli mocniej uderzycie, ściana czy cokolwiek innego, też Wam to szybciej tą piłkę odda. Tak? Jeszcze raz to samo, czyli prawa noga i lewa noga uderzają w ścianę z pierwszej piłki, tak? 3. Nie wiem, zaraz. 5 sekund jeszcze. 5 sekund i zaraz trener mnie. I zaczynamy. Jak piłka Wam spadnie na lewą nogę, przy prawej górze ten shift nie stanie. Szybko poprawcie. Jak piłka zaczyna za bardzo skakać, to znają przyjąć, postawić sobie i zacząć znowu, że była na ziemi. Będzie to dużo łatwiejsze.
3, 2, 1. Przerwa. Kolejne ćwiczenie będzie bardzo proste. Teraz każdy z Was będzie mógł wykorzystać swoje ulubione triki. Po prostu zadaniem przez 40 sekund jest jak najczęstsze dotykanie piłki, czyli po prostu jak najszybciej machacie nóżkami, tak żeby tą piłkę jak najwięcej razy dotknąć, tak? 40 sekund ćwiczymy, 20 sekund odpoczywamy i później jeszcze raz 40 sekund ćwiczymy i 20 sekund odpoczywamy. 3, 2, 1, start. Patrzcie na cenę naciarka, bardzo szybko. Każdy swoje ulubione triki, piłka wypadnie, dalej wracacie. Bardzo szybko. Wszystkie ulubione. Każdy, pamiętajcie o tym, żeby te ulubione triki były z wykorzystaniem obu nóg, nie tylko z jednej nogi. Muszą być obie nogi na tym, w tym ćwiczeniu używane. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1, stop, ok. Przerwa, 20 sekund odpoczywamy teraz i zaraz jeszcze raz to samo, jak najszybciej dotykacie piłkę stopami. Ok? 3, 2, 1, start. Bardzo szybko, jak najszybciej dotykamy. Okej, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, okej. Znowu teraz przerwa i na koniec teraz już nam piłka nie będzie potrzebna. Będziemy teraz ćwiczyć ćwiczenia siłowe i rozciągające. Ostatnie dosłownie 5 minut treningu. Zaczynamy od trzech ćwiczeń siłowych, czyli podpór przodem, to co każdy z Was już umie. Podpór bokiem na kolanach. Wszystko pokażemy powoli, jak to poprawnie wykonać. Trener Czarek pokaże podpór przodem teraz. Na początku, żeby dobrze ułożyć ręce, kładziemy się na ziemi, brzuchem do podłogi, ręce położone wzdłuż tułowia, ciągniemy ręce do góry. Jak ręce będą koło klatki piersiowej, to odwracamy ręce, podnosimy się do góry i to jest idealna postawa do podporu przodem, tak? I tak. W tej postawie mocno brzuch ściągnięty, bardzo mocno napinamy brzuch, tak żeby jak ktoś Was tutaj uderzy, żeby Was to nie bolało. Tak samo pośladki mocno ściśnięte, trzymamy 20 sekund, 3, 4, start. Jeszcze 15 sekund i później będzie podpór bokiem. Jeszcze 5, trochę mogę. 4, 3, 2, 1. Stop. Teraz podpór bokiem. Pierw spójrzcie, jak trener wykonuje ćwiczenie. Później, może nawet trener był bokiem. Podpór bokiem. Kładziemy się na kolanach. Tutaj nogi mniej więcej w kącie prostym. Pamiętajcie, żeby kolana Wam nie były z przodu pupy, tak? Pupę wypychamy mocno do przodu, tak żeby ciało było jakby w linii prostej, tylko do kolan. Tak? Tutaj już kolana są zgięte. Trener Czarek jest cały prosty. Głowa naturalnie przedłuża ciało, czyli nie zwiśnięta jest, nie jest na dół zwiśnięta, nie jest do góry, tylko po prostu jakby trener stał na leżąco. Ok? Jeszcze trzymamy 10 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. I zmiana teraz druga strona. Pamiętajcie znowu o tym. Pokazać tyłem czy? Bokiem. No bok, też bokiem. Znaczy tutaj nogami idą. O tak. I druga strona trzymamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 100. I teraz jeszcze raz powtórzymy te wszystkie ćwiczenia, czyli podpór przodem, podpór bokiem, prawa strona, podpór bokiem, lewa strona. Za 20 sekund zaczynamy pierwsze ćwiczenie, czyli jak dobrze pamiętacie, podpór przodem. Znowu możecie sobie ułatwić sprawę z tym, gdzie mają być ręce. Pamiętajcie, ręce mają być pod klatką piersiową. Odwracamy ręce, jest start i trzymamy 20 sekund. Także tak jak Czarek, cały czas mocno spięci. Pamiętajcie o tym, że też głowa nie jest mocno do góry, bo wtedy się zaokrąglają plecy i też nie jest mocno do dołu. Cały czas prosto, tak jakby trener stał. Ok, teraz podpór bokiem. Zaraz za 10 sekund, chwila przerwy. Przygotowani. I 3, 2, 1, start. Do góry i wypychamy pupę mocno do przodu. Tak, żeby cały czas prosto, żeby ta pupa do tyłu nie poszła, bo wtedy to będzie bardzo łatwe ćwiczenie, a tak to ćwiczenie jest wykonane poprawnie i zdecydowanie lepiej wpływa na waszą muskulaturę. Ok, zmiana strony. Jeszcze 10 sekund przerwy. Po każdym ćwiczeniu trzeba troszkę odpocząć, żeby móc wykonać na pełnym gazie i na pełnych obrotach następne ćwiczenie. 3, 2, 1, start. I trzymamy znowu 20 sekund. Jest to bodajże ostatnie ćwiczenie. I rozciągamy. Jeszcze 5 sekund. Jeszcze 10 od trenera. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 10, 1, 0. Ok? Ostatnie dwa to będą ćwiczenia rozciągające. Teraz przyciągamy, łapiemy za kostkę i staramy się przyciągnąć piętę do pośladka. Zwróćcie uwagę, tutaj pięta dotyka pośladek. Ja trzymam się za kostkę, nie za palce u stopy, tylko za kostkę. I druga rzecz. Kolana są ze sobą złączone i trzymamy 3, 2, 1. Ok, teraz to samo druga noga. Łapiemy za kostkę, przyciągamy piętę do pośladka. Kolana są ze sobą złączone. Drugą ręką można tutaj pomachać dla równowagi, jak ktoś ma problem. 3, 2, 1. Ok, jeszcze złapiemy kolano, przyciągniemy, staramy się przyciągnąć kolano do brody i trzymamy, staramy się utrzymać równowagę. 3, 2, 1. To samo druga noga. I trzymamy. 3, 2, 1. Ok. To na dzisiaj wszystko. Pierwszy trening za nami. Mam nadzieję, że wam się podobało, chociaż troszkę możemy wam jakby umilić czas tymi treningami w domu, bo na razie na dwór nie możemy być. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli już tak dużo nagrywać, tak długo nagrywać, że będziemy już mogli niedługo wyjść na boisko i razem potrenować. Pamiętajcie o tym, że to jest tylko półgodzinny trening. My razem mamy półtorej godziny, czyli takie trzy treningi mamy na dworze. Jak chcecie być dobrzy, to musicie taki trening zrobić dwa razy. Jak chcecie być najlepsi, to musicie zrobić taki trening jeszcze nawet trzy razy w wolnym czasie, pograć sobie w piłkę jeszcze dodatkowo, nie siedzieć cały czas przed komputerem, nie grać cały czas w gry. Można też pomóc mamie coś ugotować, tacie coś posprzątać, tak żeby na pewno oni też na tym skorzystali, żeby w domu siedzicie, a nie tylko bałaganicie, tak? Dziękujemy, do zobaczenia. Pamiętajcie na następny trening przygotować sobie butelkę wody.